Witam Państwa w programie Tak czy Inaczej. Gościem spotkania jest nowy prezydent Warszawy Paweł Piskorski, któremu pytania zadawać będą Iwona Szpala, dziennikarka Gazety Wyborczej, Łukasz Kudlicki, dziennikarz Życia i Krzysztof Czubaszek, dziennikarz Życia Warszawy. Panie prezydencie, jest Pan gotowy? Ależ oczywiście. Czy są jakieś pytania, na które nie chciałby Pan odpowiadać? Nie, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. W takim razie zaczynam. Przez 5 miesięcy od wyborów samorządowych nie udało się w Warszawie wybrać prezydenta. A kiedy wreszcie objął pan ten urząd w ubiegłym tygodniu, dowiedzieliśmy się wszyscy, że jest pan prezydentem tymczasowym. Czy to znaczy, że otóż politycy sprezentowali nam kolejną prowizorkę i w Warszawie teraz właśnie będzie prowizoryczna władza, nie wiadomo jak długo? Mam nadzieję, że nie będzie to rozwiązanie prowizoryczne w tym sensie, że wszystkie rozwiązania normowane są umową koalicyjną. My, tworząc umowę między AWS-em a Unią Wolności, porozumieliśmy się co do tego, że na czele połączonego, na czele zarządu miasta, który jest jednocześnie jednoosobowym zarządem gminy Centrum, stoi polityk z Unii Wolności, a w momencie, kiedy te dwa zarządy będą rozdzielone, na czele jednego stanie polityk AWS-u, drugiego Unii Wolności, ciągłość będzie zachowana, więc mam nadzieję, że to nie jest prowizorka. A dlaczego właśnie pan zostaje tym prezydentem? Przecież AWS dawało zgodę na to, żeby przedłużyć prezydenturę pana Święcickiego. Czy to jest jakaś niełaska, w którą popadł pan Święcicki? Nie, absolutnie nie ma mowy o żadnej niełasce. Marcin Święcicki jest bardzo istotną postacią dla Unii Wolności i będzie sprawował istotne funkcje w ramach rządu. Natomiast co do zgody AWS-u, to delikatnie mówiąc, w tej sprawie różni politycy AWS-u różnie się wypowiadali, a jakby przecinając tą kwestię, uzgodniliśmy w ramach AWS-u i Unia Wolności podjęła decyzję co do mojej skromnej osoby. Ja zresztą oceniam to pozytywnie, że wybrnęliśmy z tego patu w Warszawie i wreszcie te władze zostały wybrane. Ale dlaczego pan akurat? Dlatego, że zarząd regionu warszawskiego Unii Wolności mi to zaproponował. Ja po pewnych dyskusjach i sprecyzowaniu, jak sobie wspólnie wyobrażamy tą współpracę, zgodziłem się, a potem 70 radnych gminy Centrum zechciało oddać na mnie głos i dlatego ja. Dlaczego jeszcze raz, ja wrócę do tego pytania, dlaczego właśnie pan, walczył pan o obecny ustrój, tak mocno w tej chwili krytykowany, walczył pan o ten ustrój, walczył pan o gminę Centrum, mówili pana przeciwnicy również, że walczy pan o wysokie stanowiska dla osób rekomendowanych przez Unię Wolności w tejże gminie Centrum. Nie, przede wszystkim walczyłem o te zręby dzisiejszego ustroju, tak jak funkcjonowanie gminy Centrum, i to moje zdanie podtrzymuję, ponieważ gmina Centrum jest tak naprawdę jedynym sposobem wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w ramach tejże gminy. Ta gmina Centrum pozwala, żeby kominy dochodowe, które są w Śródmieściu, były rozkładane na biedniejsze dzielnice ościenne. I to podtrzymuję, ale jednocześnie, co bardzo wyraźnie chcę podkreślić, walczyłem też o zmianę tego ustroju, o zlikwidowanie tej wielkiego konfliktu, który był wpisany między Radą Warszawy a Radą Gminy Centrum, o kłopoty finansowe, które się wiążą z nienormalnym systemem składek, który zresztą przez Trybunał Konstytucyjny został uchylony. I wreszcie walczyłem o to, żeby w Warszawie nie wprowadzać, a potem jak już został wprowadzony, żeby go znieść, dodatkowy szczebel powiatu. Bo dzisiaj w Warszawie mamy zupełnie kuriozalną sytuację kilkupoziomowego, nawarstwiającego się samorządu i ta sytuacja musi zostać uzdrowiona. Natomiast jako polityk Unii Wolności chciałbym, żeby Unia Wolności miała silną pozycję w Warszawie, nie ze względu na stanowiska, nie ze względu na sprawowanie władzy, tylko ze względu na to, że uważam, że to są politycy przygotowani do sprawowania władzy. Mam nadzieję, że te osoby, które są rekomendowane przez Unię Wolności, będą jak najlepsze świadectwo i o Unii dawały i dla miasta służyły. Został pan wybrany dzięki poparciu Unii Wolności, AWS i SLD. Przyzna pan, że to egzotyczna koalicja. Czy w związku z tym w stołecznym samorządzie nie ma już opozycji? Jest egzotyczna sytuacja w związku z egzotyczną sytuacją prawną. Jak pamiętamy, w Warszawie, w jedynym mieście w Polsce, w ogóle w jedynym samorządzie w Polsce, jest potrzebne 2/3 obecnych radnych do wyboru władz tejże gminy i miasta. W związku z czym w Warszawie też niestandardowe rozwiązania trzeba było przyjąć. AWS i Unia Wolności, będące w koalicji, utrwalające tą koalicję, zaprosiły do współpracy i uszanowały rolę opozycji. Nie osłabia to koalicji, ale pozwoliło
pozwoliło na stworzenie władz. Alternatywą do tego były przyspieszone wybory, które Warszawie nic by nie dały. Sytuacja prawna po tych wyborach byłaby dokładnie taka sama. Ja spodziewam się, że sytuacja polityczna naprawdę też, to znaczy te partie polityczne nadal może w bardzo zbliżonych proporcjach by funkcjonowały, więc samorządowcy w Warszawie dali w tej trudnej sytuacji objaw pewnego, pokazali pewne zdecydowanie i jednocześnie umiarkowanie w swoich działaniach. No pan tu mówił o umiarkowaniu, ale to jest tylko teoria, bo tak naprawdę w Warszawie nie jest wcale spokojnie. Kilka dni po pana wyborze niestety odezwały się głosy krajowych władz PC, SKL, Solidarności. Czy to nie jest przypadkiem zgoda takich tylko, nie wiem, kanapowa kilku osób? Nie spodziewam się, że jest to jakakolwiek kanapowa zgoda. To jak pan skomentuje w takim razie? Trwa polemika, w którą ja jako polityk Niewolności nie chciałbym wchodzić. Trwa polemika w ramach Porozumienia Centrum, w ramach innych struktur AWS-u dotycząca tego, co w Warszawie się stało. Ja sądzę, że politycy tych ugrupowań będą oceniali swoich kolegów pozytywnie, ponieważ na razie to robią bardzo różnie, dlatego że różni politycy, a w AWS-ie, jak też, no, jak wiemy, nie jest to sytuacja bardzo specyficzna, oceniają różne wydarzenia. Ja spokojnie na to patrzę, sądzę, że ta koalicja ma szansę na stabilność i dobrą współpracę i sądzę też, że głosy krajowe będą nas oceniały po efektach naszej pracy, a nie tylko po tym, że AWS był zmuszony do doraźnego porozumienia się z SLD w celu wyboru własnych przedstawicieli, więc ja tu bardzo umiarkowany sposób do tego podchodzę. Mówi pan o stabilizacji, tymczasem Maciej Białecki, członek zarządu powiatu warszawskiego, przewodniczący AWS, mówi tak: nie będę współpracował w ramach jednego zarządu z przedstawicielami SLD. Bo ja będę przyjmował za dobrą monetę to, co przedstawiciele AWS-u nie tylko powiedzieli publicznie, ale też podpisali i liczę na to, że przedstawiciele AWS-u, jakby licząc się ze swoim słowem, a dla polityka dane słowo jest bardzo istotną kwestią, bo stanowi o jego wiarygodności. Jeśli raz polityk łamie słowo, to potem już nikt z nim nie chce zawierać żadnych porozumień. Więc ja liczę na stabilność i słowność polityków AWS-u i na to, że porozumienia, wszystkie, które zostały w samorządzie warszawskim, będą respektowane i sądzę, że to będzie również dobre dla mieszkańców. Został pan wybrany tak dużą liczbą głosów w Radzie Gminy Centrum, choćby z tego powodu, że ma pan opinię polityka skutecznego i właśnie to jest ta cecha, która pozwoliła panu odnosić sukcesy w polityce, ale przed panem teraz będzie bardzo poważna próba. Prezydent Aleksander Kwaśniewski musi zdecydować, czy podpisać ustawę zmieniającą ustrój Warszawy, czy też może ją zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Czy zamierza pana go przekonywać do podpisu, bo przecież pan był jednym z inicjatorów tej ustawy. Tak, ja uważam, że ta ustawa, która została przyjęta w parlamencie, to jest dobre rozwiązanie. Lepsze, powiedziałbym, nie jeszcze docelowo dobre, dlatego że ja byłem nie tylko posłem wnioskodawcą, ale inicjatorem tego projektu ustawy, którym jakby szedł znacznie dalej, bo normował kwestie finansów w mieście, normował połączenie powiatu z Radą Warszawy, normował cały szereg kwestii w mieście, które, no, jeśli nie uzdrawiałyby, to na pewno poprawiałyby sytuację w Warszawie. Ta mała nowelizacja jest częścią tego, co powinno się stać w parlamencie. Sądzę, że ta nowelizacja w ten czy w inny sposób wejdzie w życie. I ja powiem to tutaj też z pewną satysfakcją. Dla nas, dla mnie osobiście, również nie jest najważniejsze osiąganie stanowiska. Ja będę zadowolony, jeśli się poprawi sytuacja, a jak państwo wiecie, być może nasi widzowie, umowa koalicyjna precyzuje, że wtedy obejmę funkcję burmistrza gminy Centrum i sądzę, że również w tej funkcji będę mógł, mam nadzieję, dobrze służyć dla Warszawy. Wielokrotnie w wywiadach mówił pan o porządkowaniu spraw miasta. Trzeba odkurzyć słowo porządek. Czy rozrost administracji, nowi wiceprezydenci, zastępcy prezydenta w gminie Centrum to porządkowanie struktur? Mówiłem o porządku w kilku znaczeniach tego słowa. Mówiłem między innymi w znaczeniu porządkowania struktur administracji, tak żeby te urzędy nie były miejscem, do którego ludzie boją się chodzić, bądź też z którym mają takie zderzenie. Nie partnerski stosunek, tylko zderzenie, w którym są niechcianym jakimś podmiotem. Jeśli chodzi o nowe stanowiska, czy też nowe funkcje, to ja bardzo dbam o to, żeby te funkcje nie pociągały dla miasta, gminy, zwiększenia
zwiększonego finansowania. Jak Państwo wiecie, być może również nasi widzowie, w ciągu pierwszych dni, konkretnie drugiego dnia mojego urzędowania, podjąłem decyzję o zmniejszeniu pensji politycznych, pensji samorządowych. To jest kilkadziesiąt osób w Warszawie. Prezydent, wiceprezydenci, zastępcy prezydenta w gminie centrum, skarbnicy, sekretarze, dyrektorzy, wicedyrektorzy dzielnic. Te pensje zostały zmniejszone o 20%, a pensja prezydenta, bo chciałbym, żeby tutaj dać jeszcze lepszy przykład, o 25% zostanie zmniejszona. Do tego czasu będę te pieniądze przekazywał na cele charytatywne. Więc mogę Państwa upewnić, że w związku z tym, że jest nowy podział kompetencji, nowy podział zadań, nie będą te środki zwiększane, a nawet będzie, to zostało wyliczone przez odpowiednich urzędników, będzie o 400 tysięcy złotych mniej wydawane na pensje polityczne w Warszawie rocznie w stosunku do tego, co było w poprzedniej kadencji. Natomiast podział kompetencji uważam, że będzie lepszy niż w poprzedniej kadencji. Jak mówię, jeśli można to zrobić oszczędniej, a jednocześnie podzielić bardziej racjonalnie kompetencje, to trzeba to robić. Ale jednak z powodów stricte politycznych w Warszawie jest 12 wysokich urzędników, do których trzeba się zwracać, panie prezydencie. Pan mówi, że zmniejsza pan im pensję, no ale z drugiej strony daje pan im sekretarki, samochody służbowe, nowe gabinety. Zapewniam, że w docelowym ustroju i radnych w Warszawie, i funkcji tych politycznych powinno być znacznie mniej. No, to są pana zapewnienia. Ależ oczywiście, ale bo to nie wszystko jest zależne ode mnie. To jak mówię, zarówno funkcje w dzisiejszym samorządzie. Ale jednak zgodził się pan filmować ten układ, także... Godzę się w sytuacji, w której jest trudność związana z ustrojem Warszawy i nie jedyna trudność, bo godzę się wejść w samorząd warszawski, w funkcje wykonawcze, na przykład w sytuacji, w której obok Urzędu Miasta funkcjonuje zupełnie osobny urząd starosty, który w znaczącej części pokrywa się z kompetencjami miejskimi, które wypełniam. Sytuacja w Warszawie jest bardzo trudna. To nie muszę Państwa upewniać co do tego. Porządkowanie ustroju jest niezwykle pilną i konieczną rzeczą, a w ramach tego, co dzisiaj możemy zrobić, bez rozwiązywania samorządu warszawskiego i rozpisywania nowych wyborów, musimy robić wszystko, co najlepsze i prowadzić tą politykę. Tuż po wyborze na prezydenta zadeklarował pan, że jedną z pierwszych spraw, jakimi się pan zajmie, będzie uporządkowanie ulicznego handlu. Czy oznacza to, że pozbawi pan pracy około 3000 osób, które się tym handlem zajmują? Nie, oznacza to, że będę starał się zaproponować w Warszawie handel, który się odbywa na cywilizowanych zasadach, który się po pierwsze odbywa w miejscach, w których to gwarantuje estetykę, racjonalność i jednocześnie możliwość prowadzenia tej działalności w dobry, kulturalny sposób i dla samych sprzedających, i dla kupujących, a po drugie, i co do tego się nie wycofuję i nie wycofam, uważam, że w Warszawie należy likwidować handel prowadzony na zasadach nielegalnych. Bo jak wiemy, w Warszawie są różne rodzaje handlu. Najbardziej dzisiaj poszkodowany to jest ten handel, który jest prowadzony najbardziej solidnie. Bo jak ktoś ma sklep, płaci czynsze, płaci podatki, stara się wywiązywać ze wszystkich swoich obowiązków, to jest poszkodowany dzisiaj w Warszawie, dlatego że obok ktoś może rozłożyć łóżko polowe i sprzedawać podobny towar, nie ponosząc tych wszystkich kosztów, w związku z czym znacznie taniej. I dzisiaj z taką nieuczciwą konkurencją należy zerwać. Ja uważam, że w Warszawie handel powinien się rozwijać. Jestem głębokim, gorącym zwolennikiem rozwijania handlu, ale właśnie na cywilizowanych zasadach i z równymi prawami i obowiązkami dla wszystkich. Nie może być tak, że część handlu to jest czarny handel, od których się nie płaci podatki, a ci ludzie unikają na przykład płacenia systematycznie mandatów, których Straż Miejska na nich nakłada. Porządkowanie to przecież nie tylko handel. Mówił pan o tym, deklarował pan jeszcze przed wyborem, że zrezygnuje pan z przyznawania mieszkań w ramach tej puli 3% mieszkań komunalnych. Taką pulą dysponował pana poprzednik Marcin Święcicki i kilka razy w poprzedniej kadencji w prasie, w mediach huczało o tym, że wpływowi radni nagle stali się właścicielami ponad 100-metrowych mieszkań. Kto będzie teraz przydzielał te mieszkania? Szczegółowe projekty w tej chwili odpowiedni urzędnicy dla mnie przygotowują. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł jakby zaprezentować Państwu i opinii publicznej dokładne rozporządzenia w tej sprawie. Być może zmianę w decyzji Rady Gminy Centrum, bo to odpowiednią decyzją jest regulowane. To nie jest kwestia uciekania od odpowiedzialności, tylko to jest kwestia czytelnych zasad w przyznawaniu tych mieszkań. Ja powiem więcej nawet. Ostatnio niepokoiło
opinię publiczną pewne zdarzenia dotyczące mieszkań, bądź też jakichkolwiek korzyści, które osoby albo radni, albo inne osoby zamocowane w administracji samorządowej mogą wynosić z tego, że sprawują bądź mandat, bądź funkcję. To należy bardzo wyraźnie przeciąć. Też w tej sprawie zaprezentuję bardzo niedługo konkretne propozycje. Nie może być żadnej nieczytelności w relacji między urzędnikiem bądź też radnym, a korzyściami, które dla niego z tego tytułu będą wypływać. Opinia publiczna musi mieć pełen wgląd i kontrolę nad tym. A czy nie będzie tak, że zmieni się podmiot przyznający te mieszkania? Już nie pan, ale komisja, ale znowu będą afery. Jeśli chodzi o tą 3% pulę, bo rozumiem, że co do drugiej części to jest pełna jasność, natomiast jeśli chodzi o te 3%, to jest problem istnienia w Warszawie, w stolicy państwa, czy w ogóle istnieje formuła, w której jakaś cząstka mieszkań powinna być przyznawana inaczej niż na cele socjalne. Bo ja przypominam, że powinny? Bo ja przypominam, że wszystkie mieszkania w dzielnicach są przyznawane na cele praktycznie socjalne, bo to jest lista socjalna. Uważam, że taki margines powinien funkcjonować, natomiast margines tak czytelny i publiczny i według określonych zasad, żeby nie było cienia wątpliwości, że ktoś może podjąć w tej sprawie decyzję w jakikolwiek sposób narażając interes publiczny na szkodę. Więc to musi być czytelność, ale nie tylko kwestie socjalne mogą decydować na ten temat. Po ubiegłotygodniowym porachunkowym morderstwie w centrum stolicy rozległy się alarmujące wypowiedzi samorządowców. Trzeba pomóc policji, trzeba związać policję z samorządem. Będzie inicjatywa posła Pawła Piskorskiego w tej sprawie? Proszę Państwa, więc co do policji miejskiej czy policji municypalnej, to niewątpliwie dzisiaj Straż Miejska nawet cząstki tego zadania nie jest w stanie wypełniać, bo kompetencje Straży Miejskiej są bardzo ograniczone. Powinniśmy oczywiście te kompetencje zwiększyć i prawdopodobnie my czekamy w tej chwili jeszcze na projekt z MSWiA, czy będzie odpowiedni rząd, czy zaproponuje projekt. Jeśli nie, to już rozmawiałem z dużą grupą posłów. Wydaje mi się, że taki projekt może być zgłoszony. Tylko chciałbym też wyraźnie powiedzieć, bo żeby tutaj nie powstało mylne wrażenie, że jak my teraz wzmocnimy Straż Miejską, czy stworzymy policję municypalną, to przestępczość zorganizowana będzie zanikać. Przestępczością zorganizowaną, która nas bardzo niepokoi, bo to jest przestępczość, która dotyczy mieszkańców Warszawy, zajmują się zawsze wyspecjalizowane jednostki. Nigdy Straż Miejska, ani policja municypalna. Panie Prezydencie.